No to już była ku temu wybitna okazja, by zająć drugie miejsce po 14 kolejce, ponieważ Pogoń Szczecin zremisowała tylko z Górnikiem Zabrze. No nie udało się jeszcze zająć pozycji wicelidera. No na pewno mieliśmy szansę, żeby wskoczyć na drugą pozycję w tabeli, ale dzisiaj no nie to, że się nie udało, po prostu byliśmy słabszym zespołem niż Górnik Łęczna. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, że nie stworzyliśmy sobie 100% sytuacji. Górnik wykorzystał swoją sytuację i dlatego tu wygrał. Z czego to mogło wynikać? Czy ten wtorkowy mecz z Jagiellonią Sosnowiec mógł mieć jakikolwiek wpływ na waszą postawę na boisku? Cały świat gra co trzeci dzień. My musimy do tego zmierzać, żeby umieć potrafić grać co trzeci dzień. Tu nie szukałbym usprawiedliwienia. Po prostu dzisiaj całą drużyną zagraliśmy słabiej. Popełniliśmy za dużo błędów. Dokonywaliśmy złych wyborów. Szkoda było. W meczu z Lechem, w meczu z Pogonią, w meczu z Zagłębiem pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Graliśmy bardzo dobrze w piłkę. Tutaj jednak zagraliśmy ponad nasze oczekiwania, bo oczekiwaliśmy tutaj, że przyjedziemy. Wiedzieliśmy, że to ciężki teren, że Górnik tutaj nie będzie nas mocno atakował, że się ustawi. Chcieliśmy trochę inaczej się zagrać i niestety się nie udało, ale spokojnie, głowa do góry, podchodzimy do tego spokojnie. Tabela jest tak dalej płaska, że powalczymy w następnych meczach o kolejne punkty. Początkowo mieliście dużo lepszą postawę, punktowaliście w meczach wyjazdowych, w meczach u siebie było z tym trochę gorzej. Sytuacja teraz się zgoła odwróciła, to właśnie w meczach u siebie gracie bardzo dobrze. Najlepsza okazja ku temu już za 7 dni ze Śląskiem Wrocław, żeby się zrehabilitować. No na pewno cieszymy się, że ten mecz już jest w piątek kolejny i musimy się zrehabilitować za ten mecz tutaj, bo sami... No widać po szatni, jak schodzimy do szatni, to każdy ma głowy opuszczone, bo nie wierzymy sami, że mogliśmy zagrać tak słaby mecz, ale na szczęście ku temu okazja jest w piątek. Pokażmy, że u siebie potrafimy grać widowiskowo, fajnie, efektownie, efektywnie i miejmy nadzieję, że meczu śląskim zmożemy tą plamę.